relacje z firma Kupczyk, producent i dystrybutor kompresorów oraz elektronarzędzi. Witamy Państwa bardzo serdecznie z krakowskiej hali Kupczyka Kraków. Witam Państwa Radosław Grzybek i Jan Zawiła. Zapraszamy na obszerny skrót z meczu pomiędzy krakowską drużyną Kupczyka Kraków a przyjezdnymi z Katowic Jango Katowice. To teraz składy obu drużyn. Najpierw drużyna krakowska z numerem pierwszym Augustyn, 74 Frydecki, z trójką Zagata, z piątką Bizoń, z siódemką Kosak, z dziesiątką Badoń, z jedenastką Kępski, z czternastką Słupek, z dziewiętnastką Kusia, z dwudziestką Leśniak, z 23 Marzec i z 24 Filipczak. Trenerem jest pan Robert Nazarewicz. A teraz skład drużyny przyjezdnej Jango Katowice. Z numerem pierwszym Bednarczyk, z numerem dziesiątym Skorupski, z czwórką Jagiełło, z piątką Rączka, z szóstką Machura, z ósemką Harazim, z trzynastką Polasek, z osiemnastką Finkas, z dwudziestką Janowski, z 21 Pękała, z 22 Kowalczuk i z numerem 23 Cierpioł. Dzisiejsze spotkanie komentuje wraz ze mną kierownik zespołu krakowskiego. Witam cię bardzo serdecznie. Witam. Co możesz mi powiedzieć, jak przygotowana jest drużyna krakowska do tego spotkania, które jeżeli wygrają, może im zapewnić całkowite opuszczenie tej strefy barażowej jednak i spokojnie myśleć o utrzymaniu? Tak, jest to dla nas bardzo ważne spotkanie. Już punkt gwarantuje nam spokojne utrzymanie w lidze. Mamy nadzieję, że ten punkt dzisiaj co najmniej wywalczymy. Tak jak rozmawiałem na dole z trenerem Nazarewiczem, powiedział, że pomimo tej fantastycznej rundy wiosennej zawodnicy krakowscy nie powinni się rozluźnić i wiedzą, o co grają dzisiaj. Dlatego myślę, że powinni dać siebie wszystko. Dlatego też widzimy, w jakim składzie wyszli. Widzimy tutaj z dziewiętnastką Kusię, jest tam Filipczak. Dlatego myślę, że to jest ofensywne ustawienie. Jak myślisz? Tak, są to podstawowi zawodnicy nasi. Na pewno dzisiaj długo będą przebywać na parkiecie. I mamy nadzieję, że ten mecz rozpoczęli gospodarze. Dzisiaj dość spora ilość kibiców na trybunach. Już pierwsze doskonałe zagranie Słupka. Bliski dobrego uderzenia był Kusia. I mamy pierwszy stały fragment gry. Pierwszy rzut rożny dla zespołu krakowskiego. Idziemy do narożnika. W narożniku z numerem 14. Dziękuję ci bardzo, Michał Słupek. Piłkę z rzutu rożnego do gry będzie wprowadzał z numerem 14 Słupek Michał. Kolejne wznowienie z za linii bocznej tym razem. Kusia Krzysztof, próba uderzenia, ale niestety nieudane. Powiedz mi, może troszkę nerwowości jest w tych pierwszych poczynaniach. Wiemy, że to dopiero pierwsza minuta tego spotkania, ale tak troszkę chaotyczne uderzenia. I tu Kusi, i tutaj z czternastką spróbował Słupek i tak nie za bardzo się udawało. To są stałe fragmenty gry, czyli ciężko o dobre uderzenia. Częściej nie wychodzą niż wchodzą, ale jak się nie próbuje, to się efektów nie ma. Także mam nadzieję, że później będzie lepiej. Dokładnie tak. Teraz strata Kusi, ale nie, bez żadnych konsekwencji. Drużyna krakowska, przypominamy, w tej rundzie wiosennej jeszcze nie przegrała. Można powiedzieć, że po tych zakupach z chorzowskiej drużyny, gdzie przyszedł Krzysztof Kusia i Krzysztof Filipczak oraz zakupieniu bramkarza Augustyna Roberta, drużyna krakowska mogła spokojnie myśleć o podium, gdyby brano pod uwagę tylko rundę wiosenną.
Tak, nie należy zapominać również o Krzysztofie Marcu i o Tomku Leśniaku, którzy również do nas przyszli na wypożyczenie z Clearexu. Mamy nadzieję, że ten mocny skład utrzymamy też na następny sezon i powalczymy o coś więcej niż tylko o utrzymanie. Słyszą Państwo zapewne też kibiców obu drużyn. Dzisiaj przyjechała spora grupa kibiców z Katowic, ale także gospodarze postarali się o zgromadzenie swoich fanów i widzimy tutaj i słyszymy przede wszystkim dużą grupę fanów. Teraz groźna akcja drużyny gości. Bardzo dobre podanie z piątką rączki i bliski strzelenia gola był z numerem 13 Polasek Radek. Jest to zawodnik czeski grający w drużynie z Katowic. Dużo ruchu widzimy teraz w przedniej formacji, dobre rozegranie, próba prostopadłej piłki do Krzysztofa Filipczaka. Widać te zrozumienie zawodników chorzowskiej drużyny, ale teraz groźna sytuacja i w ostatniej chwili na rzut rożny wybił z numerem 14 Słupek Michał. Widzieliśmy teraz bardzo groźny kontratak w wykonaniu drużyny katowickiej. Myślisz, że jednak wasza drużyna będzie miała inicjatywę w tym meczu, ale poprzez to, że będzie miała tę inicjatywę, musi się jednak... Może nie musieli się narazić na kontrataki, muszą bardzo szybko chłopaki wracać, żeby nie stracić żadnej głupiej i przypadkowej bramki, bo później można ją bardzo ciężko, będzie ją bardzo ciężko odrobić. Czy trener Nazarowicz uczulał na właśnie takie kontrataki drużyny katowickiej? Tak, taki jest nasz styl gry, że długo przed przyjmujemy piłkę, staramy się znaleźć okazję do oddania strzału. Wiąże się to z tym, że wszyscy czterej zawodnicy podchodzą do przodu i możemy się nadziać na groźną kontrę przeciwnika. Tak na przykład straciliśmy bramkę w meczu z Akademią, kiedy zremisowaliśmy 1-1 i dopiero w końcówce udało się wyrównać tam meczu. Musimy na to na pewno uważać. Teraz widzimy dobry fragment gry drużyny katowickiej. Utrzymują się dłużej przy piłce. Teraz próba uderzenia po raz kolejny z numerem 13, przepraszam, Polasek. Kontratak Kusia do Filipczaka. Dobre uderzenie i pierwsza dobra interwencja bramkarza gości z numerem 10 Skorupski. Będziemy tak. Mieli kolejny... Nie, jednak, przepraszam. Boczna siatka tylko. Widzieliśmy tutaj, że Michał Słupek chciał ładnie przepuścić piłkę między nogami miląc bramkarza, ale niestety stał nie był celny. Teraz długi wyrzut piłki do Harazima. Było groźnie pod bramką, a teraz już z drugiej strony Krzysztof Kusia próbował uderzenia takiego w długi róg. Widzimy, że pierwsze te dwie minuty, trzecia minuta, która upływa, widzimy, że bardzo szybkie tempo rozgrywania akcji. Czy będzie tyle bramek, co w zeszłym tygodniu? Mam nadzieję, że będzie więcej dla nas niż dla przeciwnika. A ile będzie, to się okaże. Także mamy nadzieję i trzymamy za słowo kierownika drużyny. On jednak wie więcej o tych zawodnikach, szczególnie drużyny krakowskiej. Ale widzimy, że drużyna z Katowic bardzo wysoko wychodzi tutaj pressingiem i uniemożliwia wam te granie. Myślisz, że dobrze was rozpracowali? Na pewno Jango jest bardzo mocną drużyną. Była w bardzo podobnym składzie w tamtym sezonie wicemistrzem Polski, tego co pamiętam. I na pewno nie należy z drużyny lekceważyć. No tak, jednak oni są na czwartym miejscu i walczą o podium. A wy niestety jednak w tym sezonie na razie utrzymanie, ale jak już rozmawiałem na ten temat z trenerem Robertem, trzymamy za słowo zawodników, jeżeli utrzymacie dobry skład i czekamy tak jak było na napisie po ostatnim meczu od kibiców. W tym roku utrzymanie, w przyszłym mistrzostwo. Myślisz, że jest to do zrealizowania? Wszystko to zależy od tego, jaki skład będziemy mieli na tym sezonie. Mistrzostwo to jest bardzo ambitny cel, ale tak jak wspomniałem wcześniej, jak się uda utrzymać mocny skład, to na pewno będziemy walczyć o czołowe miejsca polskiej ligi. Kolejna akcja tutaj prawym skrzydłem. Dość dobrze sobie poczyna z numerem 8 Harazim Rafał. Widzimy taką wymianę ciosów z obu stron, strzały i drużyny krakowskiej, ale także drużyny przyjezdnej ze Śląska. Chciałbym przypomnieć, że drużyna ze Śląska w zeszłym tygodniu wygrała derby Śląska z drużyną chorzowską. Wygrała ten mecz 5-2 i dzięki temu jeszcze ma jakieś szanse na zdobycie trzeciego miejsca w lidze. Może o tym za chwilkę, teraz będzie groźna sytuacja, rzut wolny. Drużyny Yango,
Dobre uderzenie, ale bardzo pewny w zakup po rundzie wiosennej, jednak musisz przyznać, że wasz nowy bramkarz Augustin Robert spisuje się wręcz rewelacyjnie. Naprawdę często wyciąga wam tak niesamowite piłki, że chyba szybko, że tak powiem, nie spłacił się, ale szybko nabrał takiego zaufania u trenera waszego. Tak, Roberta znamy od wielu lat, gra w Lidze Krakowskiej. W tamtej rundzie reprezentował drużynę Gaszyńskich. Zależało nam na tym, żeby wzmocnić naszą drużynę. Przyszedł, pomaga. Na pewno jestem z niego bardzo zadowolony. Wracając do poprzedniej myśli, tak jak powiedziałem, drużyna Katowice wygrała i ma tylko 3 punkty straty do drużyny chorzowskiej. I jeżeli dzisiaj drużyna z Katowic by wygrała tutaj w Krakowie, a drużyna chorzowska przegrałaby bodajże W Poznaniu. W Poznaniu. O, dziękuję ci bardzo, z akademikami. To wtedy właśnie drużyna z Katowic byłaby na podium pierwszej ligi futsalowej. Dlatego oni też na pewno nie oddają tego meczu łatwo, bo grają o dość dużą stawkę. Tak, właśnie dlatego z obawą też podchodzimy do tego meczu, ponieważ Jango naprawdę ma o co grać i na pewno będzie starało się za wszelką cenę ten mecz z nami wygrać, żeby nie liczyć potem na szczęście. Widzimy, że na boisku pojawił się z numerem 23 Marzec Krzysztof, który był takim, można powiedzieć, wraz z Krzysztofem Filipczakiem bohaterem poprzedniego spotkania, bo to jednak on strzelił bodajże 2 bramki. Krzysztof Filipczak też strzelił bramkę, asystowali obaj. Naprawdę bardzo dobre spotkanie przed tygodniem tutaj zaliczył Krzysztof Marzec, czyli kolejny ofensywny zawodnik. Tak, Krzysiu Marzec ma na pewno jedno z najmocniejszych uderzeń w Polsce. Nie raz, nie dwa potrafi bramkarza przeciwnika zaskoczyć tego typu uderzenie. Widzimy teraz na Państwa ekranach z numerem 13 Polasek. To jest właśnie ten czeski zawodnik, o którym wspominałem. Tu mamy faul naszego zawodnika. Przed chwilką pojawił się na boisku kapitan waszego zespołu, Marcin Kosak, i teraz pierwsze przewinienie. Ale na wasze szczęście na polu karnym, prawie na polu karnym rywali, także nie ma jakichś dużych konsekwencji w związku z tym przewinieniem. Tak, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że już jest to nasz trzeci faul, a dopiero 6 minuta meczu, także musimy uważać z tymi faulami. Teraz indywidualna akcja, doskonała interwencja Augustyna Roberta. Proszę Państwa, zapewne Państwo też zauważyli, że gdyby nie ten bramkarz, mogłoby już być spokojnie 2-0 dla drużyny przejezdnych. Ależ teraz bardzo bliski z drugiej strony Krzysztof Filipczak. Bardzo szybko przenoszą się te akcje spod jednej bramki do drugiej, także... Tak, to jest właśnie urok futsalu. Cały czas się coś dzieje. Raz pod jedną, raz pod drugą bramką. Są jakieś sytuacje. Słyszymy teraz kibiców z obu drużyn. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Jeszcze nigdy tutaj nie było tak głośno. Czy to może taka mała prowokacja tego, że kibice z Katowic są głośno, to kibice z Krakowa nie mogą im odpuścić i też chcą być głośno. Na pewno cieszymy się, że dzisiaj tyle osób od nas przyszło. Zawsze lepiej się gra, jak są widzowie, jak jest atmosfera, czuć, że jest mecz piłkarski. Mamy nadzieję, że tyle osób, a nawet więcej będzie przychodziło częściej na nasze mecze. Widzieliśmy przed chwilą uderzenie kapitana zespołu krakowskiego Marcina Kosaka. Teraz przewinienie z numerem 4 w drużynie Jango Katowice. Przewinił zawodnik z numerem 4 Jagiełło Łukasz. Słyszeliśmy teraz, jak wasz bramkarz podpowiadał zawodnikom spokojnie, spokojnie. Jednak troszkę nerwowości jest w tej grze, jest jeszcze, może ci kibice, może ta cała stawka troszkę nerwowo wpływa na grę, ale obie drużyny grają nerwowo i przyjezdni gospodarze. Myślisz, że tą grę nerwów, która z drużyn wygra? Na pewno sercem jesteś za swoją drużyną, ale argumenty chyba przemawiają za po 50% za obiema drużynami, więc... Tak, na pewno której drużynie uda się pierwszej zdobyć bramkę, będzie miała przewagę i psychologiczną i będzie się lepiej grało. Drużyny obecnie reprezentują zbliżony poziom sportowy, stąd może
ta nerwowość, ponieważ ani jedna, ani druga drużyna nie pozwala sobie na stworzenie dużo miejsca przeciwnikowi i na stworzenie jakiejś sytuacji bramkowych. Zobaczymy, kto będzie bardziej cierpliwy. Teraz mogło być groźnie, ale zablokowane uderzenie waszego kapitana. Będziemy mieli piłkę zza linii bocznej. Krzysztof Kusia teraz na prawym skrzydle. Krótkie rozegranie piłki. Krzysztof Marzec, uderzenie. No, pozycja była dość dobra, niestety tak wyszło, ale nie zawsze może wychodzić. Mamy nadzieję, że kolejne uderzenia będą bardziej celne i zobaczymy bramki, bo jest to już 8 minuta tej pierwszej części gry. Na wysokości połowy boiska z linii bocznej rozpoczęła drużyna przyjezdna. Trafiątym rączka. Widzimy, że wasza drużyna także jest dobrze przygotowana w obronie. Widzimy, że taką strefą bronicie. Nie do końca każdy swego, tylko zawodnicy ustawiają się w określonych strefach obrony. No i na razie nie potrafi się drużyna katowicka przedrzeć przez wasz dość szczelny mur. Tak, trener zwraca uwagę głównie na treningach, na grę w defensywie naszej drużyny. Jest to wielokrotnie ćwiczone i cieszę się, że zauważył pan, że sprawdza się. Widać, że przynosi to wymierny efekt. Czyli trener Nazarewicz jest za takim powiedzeniem, że najlepszym atakiem jest obrona. Można tak to ująć. Przede wszystkim nie stracić bramki, ponieważ jak bramkę się traci, to potem bardzo ciężko odrobić przeciwko szczególnie takiej drużynie klasowej, jaką jest Jango. Chociaż wracając do zeszłotygodniowego spotkania, to po urazie pierwszego bramkarza drużyny przyjezdnych, no na początku drugiej części gry strzeliliście bodajże 3 bramki, ale potem jednak dość nerwowa końcówka, straciliście 2 i gdyby drużyna przyjezdna strzeliła jeszcze jedną, to mogłoby być bardzo nerwowo. Na szczęście nie strzeliła. Mieliśmy tutaj niebezpieczną sytuację, kiedy nasza drużyna w momencie rozgrywania stałego fragmentu gry straciła piłkę i Krzysztof w ostatniej chwili uratował sytuację. To jest to, co powtarzaliśmy na początku spotkania, że nie wolno się nawet na chwilkę rozluźnić, bo jednak może się to zakończyć tragicznie i tak jak nawet przed chwilką mówiłeś, że strata bramki z tak klasowym rywalem jak Jango Katowice może drogo kosztować. Jak wspomniałem wcześniej, że raz taką sytuację mieliśmy w meczu z Akademią, kiedy przy rozgrywaniu stałego fragmentu gry straciliśmy piłkę, straciliśmy bramkę, dopiero potem na 3 minuty przed końcem udało się nam wyrównać. Choć do momentu straty bramki prowadziliśmy cały czas grę i byliśmy stroną przeważającą. No tak było też w zeszłym tygodniu, gdy graliście tutaj. To jednak drużyna przyjezdnych przeważała. Oni grali piłką, a w pierwszej części gry to jednak wystrzelaliście bramki. Mieliście dużo mniej strzałów jednak od drużyny przyjezdnych, a strzeliście jedną bramkę. Później Krzysztof Marzec strzelił drugą. A jednak teraz bardzo dobre uderzenie właśnie wspominanego przeze mnie Krzysztofa Marca, ale czujność zachował bramkarz gości. Myślę, że właśnie takimi sposobami powinni szukać na strzelenie bramki, dlatego że długie rozgrywanie piłki tutaj dzisiaj tak dysponowanym drużyną katowicką, drużyną Jango Katowice jakoś nie przynosi wymiernego efektu, bo jednak gracie troszkę bardziej wszerzmi wzdłuż tego boiska. Tak, na pewno może długo utrzymuje się przy piłce, ale nie jest to gra efektywna, dlatego trener na pewno zwróci na to uwagę chłopakom w przerwie spotkania. Teraz z numerem 21 faulował z drużyny katowickiej Pękała i będzie właśnie okazja ze stałego fragmentu gry. Jak myślisz, pokusi się Krzysiu Marzec o mocne uderzenie? Wydaje mi się, że może jednak chłopaki coś pomyślą i zagrają jakiś stały fragment gry, który wielokrotnie jest trenowany na treningu. Jakaś mała zagadka. A jednak. Krzysztof Kusia, jednak nie Krzysztof Marzec, próba uderzenia.
Jednak nie sprawdziło się to, co mówiłeś. Może przy następnym takim stałym fragmencie gry. Ale było groźnie. Naprawdę było groźnie i mało brakowało. A objęlibyście tak upragnione prowadzenie w dzisiejszym spotkaniu, ale jednak jeszcze nie teraz. Teraz trzeba uważać, żeby drużyna katowicka nie rozegrała jakiegoś dobrego kontrataku. Bo wtedy nie wy, a przyjezdni kibice z Katowica będą się cieszyli z prowadzenia. Mieliśmy rękę nieodwiedzoną przez sędziego. No i teraz szarżował tam przy linii bocznej i znów z prawej strony Harazim, ale dobrze zatrzymany przez zawodnika z numerem trzecim, Zagatę Andrzeja. Na boisku pojawił się nam Leśniak Tomasz. Widzimy teraz może troszkę więcej kombinacyjnej gry, bo widzieliśmy teraz taką rzutkę w pole karne, próba jakiegoś tam zaskoczenia bramkarza głową, no jednak nie widzimy w futsalu zbyt wielu bramek strzelanych głową. Nie, tutaj była okazja, żeby Michał Supek zgrał piłkę do środka. Niestety nie trafił czysto w piłkę, natomiast widać, że obie drużyny starają się znaleźć sposób na pokonanie defensywy przeciwnika, ponieważ zarówno nasza drużyna, jak i drużyna Janko bardzo mądrze się do tej pory bronią. Widocznie obaj trenerzy uznają zasadę, że najlepszym atakiem jest obrona. Teraz groźny kontratak, powstrzymany Krzysztof Kusia, już kontratak z drugiej strony, ale na linii środkowej boiska wszystko wyjaśnił Krzysztof Marzec i znów od tyłu drużyna katowicka będzie musiała budować ten atak. Mamy wznowienie piłki zza linii bocznej. Próba prostopadłej piłki tutaj do zawodnika z numerem 20 Janowskiego. Kolejne wznowienie piłki zza linii bocznej. Takie dość ryzykowne zagranie wzdłuż całego boiska. Teraz na szczęście bez konsekwencji dla drużyny katowickiej, ale takie podania bardzo łatwo przeciąć i była to okazja na szybki kontratak i wyjście może na jeden z bramkarzem. Tak, Krzysiu Filipczak lubi przecinać takie podania i wychodzi sam na sam, gdzie jedną bramkę z tego typu będzie przeciwnika strzelił. Może. Zapewne Państwo słyszą, jaki tutaj doping jest na krakowskiej hali, która znajduje się niedaleko balickiego lotniska. Kibice katowicy bardzo głośno, ale oczywiście krakowscy nie mogą im być dłużni. Jest bardzo głośno, ale o taką atmosferę właśnie chodzi, gdy grają zawodnicy dwóch równorzędnych drużyn. Teraz strata, dobre prostopadłe zagranie i mało brakowało. Tutaj aż mi podskoczyłeś i ucieszyłeś się, że nie straciliście gola, ale no, bardzo ładna akcja. Kolejna strata teraz z numerem czwartym, przedtem podawał z numerem czwartym Jagiełło i bardzo bliski strzelenia bramki był z numerem 8 Harazin. Teraz kontratak drużyny krakowskiej. Widzimy, że tutaj zawodnicy jeszcze podkręcili to tempo i naprawdę nie można nadążyć wzrokiem spod jednej bramki do drugiej. Teraz indywidualna dobra akcja. Po raz kolejny z numerem 20 Janowski, ale już teraz dużo spokojniej Augustyn Robert. W poprzedniej akcji Michał super niepotrzebnie zagrywał piętą i stworzyła się groźna sytuacja dla Janko, na szczęście bez konsekwencji. Teraz znowu jakieś nowe rozwiązanie. Ale to bardziej przypomina rugby. Możliwe. Nie wyszedł z Marcinowi. Może taka troszkę frustracja, że nie mogą stworzyć takiej dogodnej sytuacji i próbował to jakoś rozwiązać strzałem. Ale nadal wasza drużyna przy piłce. Myślę, że posiadanie piłki jest na waszą korzyść, no ale nie przynosi to jakichś wymiernych efektów. Ale dobrze Marcin próbował, Kostak, nasz kapitan, oddać strzał na bramkę. Nie wychodzą długie podania, nie za bardzo jest miejsce. O, było groźnie. Teraz po raz kolejny groźna sytuacja katowickiego zespołu. Numerem 13 uderzał Polasek. A wracając do poprzedniej myśli,
Też się zgadzam, że dobrze, że uderzył wasz kapitan, dlatego że no, nie wychodzą te długie podania, te utrzymywanie piłki, długie utrzymywanie się przy piłce też jakiegoś efektu nie przynosi, no więc trzeba oddać, im więcej strzałów, tym większe prawdopodobieństwo, że któryś wpadnie, dlatego... Tak, trzeba próbować, jak się nie strzela, to się na pewno bramki nie strzeli, dlatego... I teraz widzieliśmy, że próbowali dwa razy krakowscy zawodnicy, ale jednak dwie dużo groźniejsze sytuacje stworzyła drużyna z Katowic, teraz bliski. Bardzo dobra sytuacja teraz waszego właśnie zespołu. Z numerem trzecim uderzał Zagata. Dobrze, w polu karnym znalazł się Filipczak. Tak, Jango popełnił pierwszy błąd w tym meczu, taki poważny, i od razu stworzyła się sytuacja bramkowa dla naszej drużyny. Niestety Andrzej Zagata nie trafił za tą bramkę. Teraz widzimy bardzo dobry pressing, ależ mało brakowało i z numerem piątym na sytuację sam na sam wyszedł Byrączka. Ten pressing jest bardzo wysoko, bardzo ciężko się przedrzeć, ale gdy takie podanie dojdzie, to potem może być bardzo niebezpiecznie pod bramką rywala, dlatego że strefa jest ustawiona wręcz na polu karnym rywala, a ostatni obrońca jest jakieś 2-3 metry za połową boiska, dlatego no, teraz mało brakowało i moglibyście zostać, tak powiem, skarceni przez drużynę katowicką. Tak, bardzo ładnie zagrał zawodnik Jango. Wykluczając swojego kolegę w sytuacji sam na sam, na szczęście nie opanował on dobrze piłki. Wszystko skończyło się dobrze. W numerem 11 pojawił się Kępski Tomasz na boisku. Tak, jest to zawodnik, który wiele lat grał w Krakowi, drugoj, trzecioligowej, ostatnio w Górniku Wieliczka. Teraz postawił na Halę, pomaga nam w zdobywaniu punktów. Właśnie on przy piłce. Rozgrywanie piłki spokojnie w tej... Na połowie boiska jednak jest spokojne rozgrywanie, ale gdy tak już jest ten może 7-10 metr, to jednak jest dużo, dużo więcej kłopotów. Teraz mamy czas dla drużyny gości. Na Państwa ekranach widzimy tutaj drużynę gospodarzy. Na pewno trener Nazarewicz kilku ważnych wskazówek udzieli. Jak myślisz, co teraz trener Robert przekazuje swoim zawodnikom? Na pewno, żeby grali dalej uważnie w obronie, żeby nie stracili bramki w pierwszej połowie i konsekwentnie szukali sobie okazji do zdobycia bramki dla swojej drużyny. Widzimy zmęczenie na twarzach tych, co grali, jednak jest to 16 minuta tej pierwszej części gry, ale już dość dużo siły tutaj na boisku zostawili zawodnicy obu drużyn, bo ten mecz toczy się w bardzo szybkim tempie. Tak, poza tym taka jest specyfika gry na hali. Cały czas jest się w biegu, cały czas trzeba pokazywać się na pozycję, bronić, atakować. Na pewno kosztuje to zawodników bardzo dużo siły. Wracamy już do gry. Długi wyrzut piłki bramkarza gości. Ale łatwo przejęte i drużyna krakowska buduje kolejny atak. Próba prostopadłego zagrania. Tam gdzieś pokazał się przez chwilę Michał Słupek, próbował mu tam zagrać Krzysiu Marzec, ale jednak połapali się zawodnicy, którzy teraz też możemy zauważyć, że drużyna katowicka także broni taką strefą, ale oni jednak bronią dużo, dużo niżej, dużo bardziej pod swoją bramką, wręcz na własnym polu karnym zamykają się. Tak troszkę jakby murowali tą swoją bramkę w obronie, ale potem kontratak to jest naprawdę wręcz zabójczy. No właśnie na te kontry trzeba uważać. Drużyna Jango dużo biega, mają bardzo szybkich zawodników. I musimy być bardzo czujni w obronie, żeby nie skończyło się to dla nas źle. Tak na razie obie drużyny bardzo uważnie. Można powiedzieć, że po jednym błędzie do tej pory, bo jedną taką sytuację po błędzie miało Jango, gdy bodajże Michał Słupek zagrywał piętą. A z drugiej strony też był jeden taki błąd poważny zawodnika z Jango i od razu drużyna krakowska miała szansę na zdobycie bramki. Ale poza tym to dużo strzałów, praktycznie 90% tych strzałów niecelnych, ale mecz w bardzo szybkim tempie.
Tak, nie ma dużo sytuacji bramkowych. Teraz dobra indywidualna sytuacja. Bardzo dobrze zagrał Krzysztof Kusia, ale nie dał się zaskoczyć bramkarz gości. Naprawdę bardzo ładny dribbling tam zakręcił dwójką obrońców. Mało widzimy takich indywidualnych pojedynków tutaj w wykonaniu Krzysztofa Kusi, ale teraz pokazał próbkę swoich umiejętności. Na treningach więcej takich sztuczek prezentuje? Tak, Krzysztof Kusia jest jednym z najlepiej wyszkolonych zawodników. Wyszkolonych technicznie zawodników w naszej drużynie. Bardzo dobrze kontroluje piłkę i jego indywidualne akcje mogą się podobać. Teraz prawie rzut rożny. Na wysokości pola karnego będziemy mieli wznowienie z linii bocznej. Drużyna katowicka. Próba uderzenia, ale bardzo niecelne uderzenie. Od bramki zaczyna Robert Augustyn. Krzysztof Filipczak. Można powiedzieć, że jeden z bohaterów kilku spotkań, bo w waszych derbach krakowskich nie dość, że strzelił chyba dwie bramki, to jeszcze miał dwie asysty. Nawet trzy. No to dziękuję ci bardzo za poprawienie, no to trzy. W zeszłym tygodniu także asystował i strzelił dwie bramki? Tak, dwie bramki strzelił, jest on bardzo pożyteczny w naszej drużynie. Może nie gra bardzo efektownie, tak jak na przykład Krzysiek Kusia, ale strzela dużo bramek i ma dużo asyst, jest bardzo, bardzo tej drużynie potrzebny. Tak, to można powiedzieć, że jest taki cichy robotnik na tym boisku, człowiek od czarnej roboty, zawsze wie, gdzie dołożyć tą nogę. Wracając do tego spotkania właśnie z Gaszyńskimi Kraków, w waszych derbach krakowskich, to naprawdę potrafił się znaleźć w takich sytuacjach, pojawiał się znikąd, dokładał nogę i strzelał bramkę, także naprawdę bardzo wartościowy zawodnik w waszej drużynie. Dokładnie. Teraz on brakowało. Właśnie na potwierdzenie naszych słów, które przed chwilą powiedzieliśmy, znów pojawił się tak znikąd, bo nie oddawał żadnych strzałów w ostatnich minutach spotkania i tu był bardzo bliski. Jest dobrze. Tak. Przejęcie z numerem 13, uderzenie i po raz kolejny z numerem pierwszym Augustyn Robert. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego, co dzisiaj tutaj wyczynia wasz bramkarz, bo już chyba trzeci czy czwarty raz uchronił was od straty bramki. Naprawdę można powiedzieć, że na razie najlepszy zawodnik w waszej drużynie. Tak było blisko i drużynie na pewno dobrze się gra, jak wie, że ma za plecami tak mocny punkt, jakim jest Robert. Teraz no, znów taka strata była, troszkę było tutaj dyskusji, czy to nie był faul, czy ten, ale sędzia puścił grę. Jak to się mówi, sędzia ma zawsze rację, bez względu na to, czy coś widział, czy nie widział. Dlatego no, po raz kolejny bliscy straty bramki zawodnicy Kupczyka Kraków, ale teraz dobre przejęcie piłki przez Michała Słówka, ale na szczęście dla drużyny katowickiej zablokowane to uderzenie. Tak, wracam jeszcze do poprzedniej sytuacji, Krzysia nie powinien wyprowadzać piłki indywidualnie, będąc ostatnim zawodnikiem, bo właśnie może się to skończyć bardzo groźną kontrolą. Na szczęście drużyna go nie zdobyła z tego bramki. Obraz gry nadal nie ulega zmianie, nadal to jednak wy macie inicjatywę, długo utrzymujecie się przy piłce. Teraz dobre prostopadłe zagranie z najbliższej odległości. Krzysztof Filipczak, teraz jęk zawodu na trybunach, bo doskonałe tam było prostopadłe zagranie Krzyśka Marca. Ale już od razu z drugiej strony uderzenie. No na pewno będzie miał czego żałować, jeżeli wasza drużyna zremisuje bądź przegra to spotkanie. Oczywiście tego nie możemy być pewni, nie możemy tego wiedzieć. Kolejny kontratak, numer 5 prowadził Gorączka. Jest tym pierwszym uderzenie i teraz z drugiej strony z numerem 13 Polasek Radek. Naprawdę cios za cios w tych ostatnich sekundach tej pierwszej części gry. Tak, kończy się powoli pierwsza połowa spotkania. Myślę, że w drugiej połowie trener Nazarewicz, trener Kupczyka zwrócił uwagę chłopakom na to, żeby grali jednak spokojniej, bardziej w obronie, ponieważ mimo wszystko remis nas satysfakcjonuje. No, ale można powiedzieć, że ta ostatnia minuta tej pierwszej części spotkania przyniosła wiele emocji. Mamy 2 sekundy do zakończenia tego regulaminowego czasu gry, efektywnego, bo gramy, przypominamy, po 20 minut
ale z zatrzymywaniem. Dlatego ostatnie sekundy, pewnie będzie ostatnie uderzenie z numerem 23, Krzysiu Marzec. Bardzo mocne uderzenie, ale zablokowane. Także pierwsza część spotkania. Drużyna krakowska długo utrzymuje się przy piłce, ma inicjatywę, stworzyła kilka groźnych sytuacji, ale drużyna Yango nie była im dłużna, kilka kontrataków i bardzo groźne sytuacje. Zapraszamy na krótką przerwę, a później na drugą część spotkania. Witamy bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Rozpoczęła się druga część spotkania. Dla tych Państwa, którzy dopiero teraz załączyli telewizory, to jesteśmy na krakowskiej hali Kupczyka Kraków. Oglądają Państwo spotkanie pierwszej ligi futsalowej pomiędzy drużyną katowicką Yango Katowice, a drużyną z Krakowa Kupczyk Kraków. Po pierwszej połowie wynik bezbramkowy. Gra bardzo szybka, która może się podobać, ale jednak nie widzieliśmy bramek. Drużyna krakowska utrzymywała się przy piłce, ale bez jakiegoś wymiernego efektu. Było kilka błędów, po których mogły paść bramki, ale jednak oba zespoły bardzo konsekwentnie się bronią, bo można powiedzieć, że oba zespoły stawiają tutaj na obronę, nie ma jakichś szturmowych ataków. Teraz widzieliśmy pierwsze uderzenie w drugiej połowie z numerem 20, strzelał Janowski, ale wracając do poprzedniej myśli, dlatego stawiają na obronę i pomimo tego, że utrzymuje się drużyna krakowska przy piłce, to nie potrafi zdobyć bramki i można powiedzieć, że groźniejsze sytuacje stworzyła sobie drużyna z Katowic. Jak myślisz, co ciekawego trener Nazarewicz powiedział swoim zawodnikom w przerwie spotkania? Na co zwrócił szczególną uwagę? I na pewno zwrócił uwagę na to, że remis nas satysfakcjonuje, daje nam pewne utrzymanie w lidze i teraz bardzo groźny kontratak, przepraszam, że ci przerwałem, z numerem 13 z drużyny przyjezdnych uderzał Polasek, bardzo dobry kontratak i po raz kolejny ratuje was Robert Augusty, naprawdę dzisiaj już czwarta taka interwencja, wręcz w 100% sytuacji. Tak, fantastyczny refleks bramkarza, dobrze, że broni naszej bramki. A wracając do poprzedniego tematu, na pewno musimy starać się grać tak, żeby bramki nie stracić, ponieważ remis daje nam pewne ósme miejsce i wtedy niezależnie od wyniku, jaki osiągnął Gaszyńscy w Gliwicach drużyną Peanowa, daje nam to remis pewne utrzymanie lidera. A przypomnijmy, że drużyna Gliwicka jest liderem tabeli, także no bardzo ciężko będzie tam o zdobycie punktów w krakowskiej drużynie. Teraz dobry przechwyt Michała Słupka, prostopadłe zagranie, ale szybszy bramkarz drużyny przyjezdnych. A wracając do tego, co ty mówiłeś, tak, was satysfakcjonuje jeden punkt, a jednak drużyna z Katowic, aby marzyć o tym trzecim miejscu i brązowym medalu, musi jednak dzisiaj wygrać. Dlatego no na pewno w późniejszym czasie będzie musiała się bardziej otworzyć, a to, że Katowice mają dobry kontratak, to nie znaczy, że wy nie potraficie kontratakować, dlatego także możecie strzelić jakąś bramkę po błędzie bądź dobrym przechwycie, na przykład Krzysztofa Filipczaka. Dokładnie, jest to szansa dla nas. Liczymy na to, że jak przetrwamy bez straty bramki rozpoczęcie drugiej połowy spotkania, to w końcówce meczu może się na nas trafić jakąś sytuację bramkową. Wznowienie na wysokości środkowej linii boiska drużyny Kupczyka. Teraz przechwyt drużyny przyjezdnych. Kontratak 3-1. I z numerem 5 Rączka, zawodnik Rączka Jacek podawał za plecy. Tam już dobrze wbiegał z numerem 4 Jagiełło Łukasz. Ale na szczęście drużyny krakowskiej piłka podawana za plecy. Ale to po raz kolejny świadczy o tym, że drużyna katowicka błyskawicznie, pomimo tego, że to jednak wy mieliście atak i to Krzysiu Filipczak prawie wbiegł w pole karne z tą piłką, momentalnie było zagrożenie pod waszą bramką. Tak, chłopaki próbowali rozegrać cały fragment gry. Nie wyszedł do końca i nadzieliby się na drużyną kontrę, na szczęście bez konsekwencji. Teraz troszkę można powiedzieć, że obraz gry uległ zmianie, bo to może taka niecodzienna sytuacja w dzisiejszym spotkaniu, ale jednak drużyna z Katowic utrzymuje się w tej piłce, to oni troszkę pograli teraz chwilę piłką. Wy musieliście pobiegać, a
Tak jak mówiłeś, gra na hali, futsal kosztuje dużo sił, a bieganie bez piłki za tą piłką kosztuje jeszcze więcej i może być czasami irytujące, dlatego że no jednak kto dłużej gra tą piłką, często zdobywa więcej bramek, ale zobaczymy jak to dzisiaj będzie, bo tak jak mówiliśmy, pierwsza połowa upłynęła pod znakiem totalnej waszej dominacji. Długo graliście piłką, dużo wymienialiście podań, ale graliście bardziej wszerz niż wzdłuż tej bramki. Teraz troszkę widzimy podobny styl gry drużyny z Katowic, jednak oni trochę szybciej przemieszczają się pod tą waszą bramkę. Dzieje się to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Znaczy drużynie Janko bardzo zależy na tym, żeby wygrać ten mecz. Zaczęła grać szybciej, zaczęła atakować. Musimy bardzo uważać na grę w obronie. Słyszymy głośny doping kibiców katowickich. Im na pewno bardzo zależy, żeby ich pupile dzisiaj tutaj wygrali. Wtedy by mieli jeszcze duże szanse dosyć na to trzecie miejsce. Nie znamy wyników w Chorzowie, natomiast Clearex ostatnio notuje słabsze spotkania. I wcale nie jest powiedziane, że mecz z Akademią wygra. Dlatego Janko ma dużą szansę jeszcze na wywalczenie medalu. Teraz troszkę nieudana indywidualna akcja Krzyśka Marca, ale znowu wróciliście do tej długiej gry piłką. Długo wymienialiście podania. Tam poklaskiwał na kolegów Krzysiu Kusia, że dobre rozegranie piłki, że nic się nie stało. Teraz właśnie on przy piłce, dobrze prawą stroną i bardzo ładna parada bramkarza tutaj. Można powiedzieć, że to jest dzisiaj spotkanie bramkarzy, bo i z jednej i z drugiej strony mamy bardzo efektowne i przede wszystkim efektywne interwencje obu bramkarzy. Teraz na potwierdzenie moich słów, takie uderzenie można powiedzieć z niczego, a mogło zaskoczyć bramkarza, ale oczywiście bardzo czujny wasz bramkarz, bramkarz krakowskiej drużyny, Robert Augustyn. Tak, uderzenie było nieprzyjemne, po rykoszecie od jednego z naszych zawodników, na szczęście Robert wykazał się dużym refleksem i spokojnie złapał piłkę. Witamy już po tej krótkiej przerwie. Drużyna gości będzie grała w przewadze. W roli bramkarza będzie grający z numerem 20 Janusz Pichonza. Tak, goście zdecydowali się wycofać bramkarza. Tak jak mówiliśmy, grają o 3 punkty, tylko to ich interesuje. Remis im nic nie daje, dlatego zaryzykowali i wycofali bramkarza. Przypominamy, mamy już niespełna 3 minuty, już teraz 2,5 minuty do końca tego spotkania, dlatego goście stawiają wszystko na jedną kartę, dlatego że jeden punkt ich nie urządza i już na pewno nie będą niżej niż 4. miejsce w tabeli. No, a jednak walczą o ten brązowy medal. Widać, że bardzo im zależy, a stworzyli kilka sytuacji niewykorzystanych, ale może ta gra w przewadze im przyniesie jakiś wymierny efekt, tym bardziej, że są niesieni głośnym i bardzo pomagającym dopingiem swoich fanów. Tak, gra w obronie przeciwko przewadze wymaga bardzo dużo koncentracji ze strony drużyny broniącej się. Mam nadzieję, że koncentracja zostanie zachowana aż do końca meczu. Widzimy, jak dobrze się przesuwa drużyna Kupczyka Kraków w tej strefie. Pomimo tego, że grają jednego zawodnika mniej, to jakoś nie mogą się przedrzeć z tą piłką zawodnicy drużyny katowickiej. Teraz próba do grania, dobre uderzenie, ale po raz kolejny bramkarz krakowski nie daje się zaskoczyć. Bardzo wysoko teraz w obronie stanęła drużyna katowicka, ale z łatwością zawodnicy Kupczyka Kraków przeszli na połowę, no już teraz wycofanie, ale nie zdążył wrócić bramkarz Janko. Broni obecny zawodnik z pola, jest to szansa dla naszego zespołu. Jednak tutaj ten pressing przyniósł efekt. Nie, utrzymał piłkę Michał Supek w polu, Krzysztof Filipczak. Indywidualnie Krzysztof Filipczak. Bardzo blisko, po raz trzeci Michał Słupek. Naprawdę, no, mógł zostać już trzykrotnie bohaterem dzisiejszego spotkania. Mamy wznowienie piłki za linii bocznej. Kilku centymetrów brakowało, żeby dołożył nogę i strzelił bramkę na 1-0. Po raz kolejny, pomimo tego, że mówiłeś, że Michał Słupek ma duże buty, po raz kolejny zabrakło mu tego odrobiny buta, tego czubka buta mu zabrakło. Musi chyba 47 numerów brać. Musisz mu to przekazać na następnym treningu.
Faulowany był obecnie Robert Augustyn. Drużyna katowicka domagała się bardziej rzutu karnego niż faulu drużyny właśnie swojego zawodnika. A teraz kolejna doskonała akcja drużyny krakowskiej. Krzysztof Marzec, bardzo bliski strzelenia gola. Naprawdę tutaj w tych ostatnich minutach mamy niesłychane widowisko. Mamy 19 minutę, 20 minutę tego spotkania. Zostało 20 sekund do zakończenia. Jeszcze goście walczą o strzelenie bramki z numerem 20. Uderzenie. Strzelał Janowski, ale zablokowane uderzenie. Teraz próba takiego strzału wręcz bramkarza drużyny gospodarzy Roberta Augustyna. Ostatnia akcja tego spotkania. Polasek. Spotkanie zakończyło się remisem. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Myślę, że to spotkanie było bardzo emocjonujące, pomimo tego, że wynik dość nietypowy jak na futsalowe spotkanie, ale myślę, że zasłużony. Tak, nasza drużyna zremisowała mecz, czyli osiągnęła to, co chciała. Mamy remis, mamy utrzymanie w lidze bez baraży. Jesteśmy zadowoleni z tego remisu. Dziękujemy Państwu za uwagę. Jeszcze teraz przeniesiemy się na dół na kilka wywiadów. Za uwagę dziękuję Radosław Grzybek i Jan Zawiła. Dziękujemy. Razem ze mną Robert Augustyn, bramkarz Kupczyka Kraków. Panie Robercie, można powiedzieć, że jest pan cichym bohaterem drużyny krakowskiej, dlatego że kilka wręcz fenomenalnych interwencji, takich instynktownych, uratowało waszą drużynę przed utratą bramki i zapewniło ten jeden punkt. Ten punkt tak bardzo dla was ważny, który pozwoli wam na pewno pozostać w tej lidze, nie oglądając się na wyniki innych zespołów. No właśnie, chyba na przekór wszystkim Kupczyk nadal pierwszoligowy i to nas wszystkich najbardziej cieszy. A to, że nie puścimy bramki, no to zasługa wszystkich tutaj i naszych całego sztabu. I wypada się tylko cieszyć, bo naprawdę mało w to wierzyło przed tą rundą, że możemy tutaj jeszcze coś w tej lidze odegrać. A tak naprawdę ta wiosna chyba należała do nas, no i cieszymy się z tego wszyscy bardzo. No właśnie, ta wiosna należała do was, graliście naprawdę bardzo dobrze. Czy ten napis, pytałem już o to trenera Nazarewicza, czy ten napis, który wznieśliście po ostatnim spotkaniu w tym roku, utrzymanie w przyszłym mistrzostwo, czy będziecie chcieli dotrzymać tego słowa? Wiem, że tutaj zawodnicy, tak jak i pan, są na wypożyczeniu, nie wiadomo, czy będą tutaj grali nadal, ale myślę, że gdyby brać pod uwagę tylko rundę wiosenną, moglibyście się znaleźć spokojnie na podium. Fajnie, że to tak wygląda nawet też z boku, bo my się czujemy naprawdę mocni. Dzisiaj zremisowaliśmy, ale ten remis jest dla nas i sukcesem, i porażką. Graliśmy o zwycięstwo. Później pod koniec meczu ważniejsze było to, żeby jednak zapewnić sobie utrzymanie. No, Jango postawił sobie poprzeczkę. No cóż, no, gra się po to, żeby zostać mistrza Polski i na pewno będziemy robić wszystko, żeby namieszać troszkę w następnym sezonie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Razem ze mną bramkarz i kapitan zespołu z Katowic, Łukasz Skorupski. Panie Łukaszu, czy jest troszkę niedosyt po dzisiejszym spotkaniu? Jest, ale mogliśmy tu i przegrać, i zremisować tego, albo nawet i wygrać. Mecz był taki wyrównany, i oni mieli sytuację, myśmy mieli sytuację. No, dużo żeśmy meczu po prostu zremisowali, to jest kolejny ósmy mecz, ten sami, którzy żeśmy zremisowali, to zaważyło, że skończyliśmy na czwartym miejscu. Przy wygranej Kilreksu z Akademią, żeśmy skończyli na czwartym miejscu, niestety. Pomimo tego, że graliście na wyjeździe i pierwszy mecz zakończył się remisem 3-3, w rundzie wiosennej Kupczyk grał ze swoimi wzmocnieniami z Chorzowa i z stołecznego rywala z Gaszyńskiego, to jednak naprawdę postawiliście im bardzo wysoko poprzeczkę i było kilkakrotnie bardzo gorąco pod ich bramką. Zabrakło troszkę szczęścia. No, już od paru, kilku meczów jesteśmy solidnym kolektywem, przy czym też od nas odeszło dwóch zawodników. Teraz Paweł Mochura dostał w ostatnim meczu z Kilreksem kontuzji. No, myślę, że tutaj każdy chłopak, który wchodzi, daje z siebie wszystko i pokazujemy, że jesteśmy dobrym zespołem, czołówką krajową. To jest szansa powalczyć o najlepsze ramy w przyszłym sezonie przy kilku wzmocnieniach. Czwarte miejsce, jednak nie dosyć, że nie ma podium, ale myślę, że dobre te miejsce, dlatego że jest to ścisła czołówka i tak jak pan powiedział, w przyszłym sezonie może jeden, dwóch zawodników wzmocnienia i może być oczko, dwa wyżej? No, w przyszłym sezonie będą plany, że chcemy walczyć o mistrzostwo Polski, to będzie przede wszystkim najważniejszy cel.
prezes robi wszystko, żeby wzmocnić drużynę, pozyskać tenera, bo obecnie jesteśmy bez tenera, gramy dalej już od kilku meczy. Pozyskamy trenera, kilku zawodników i obiecuję, że powalczymy o mistrzostwo, na pewno mistrzostwo, bo to jest cel, który sobie stawiałem w przyszłym sezonie. Już mówimy to od kilku po prostu meczów. Na pewno jesteśmy tutaj wszyscy na sali pod wrażeniem waszych kibiców. Przyjechała spora grupa i naprawdę zrobiła tutaj duży hałas. I zagraliście dla nich i tak jak powiedzieli po meczu, że są z wami. Myślę, że warto grać dla takich kibiców. Warto. W hali w Szopienicach przychodzi komplet widzów. Ten doping jest jeszcze większy niż tutaj. Na wyjazdy jeżdżą, jak są gdzieś tam, wiadomo, blisko. No i przede wszystkim to nas jakoby szósty zawodnik wzmacnia nas i mobilizuje. Mamy dla kogo grać, nie? Myślę, że tam programy w Szopienicach, bo żeśmy się przenieśli za te zespół w Katowicach na tubie na halę w Szopienicach. Pozyskujemy kibiców, tam poczynamy wszystko w dzielnicy w Szopienicach, robimy wszystko, żeby pozyskać tych kibiców i promujemy futsal, myślę, że z dobrej strony. I pokazujemy tam młodzieży, że warto grać, trenować, rozwijać się i pokazywać się z najlepszej strony, żeby można grać i w pierwszej lidze, i w drugiej, i Ligi Europejskie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Razem ze mną prezes krakowskiego zespołu, pan Dariusz Kupczyk. Panie Dariuszu, myślę, że ten jeden punkt bardzo cieszy, dlatego że pozwolił wam spokojnie myśleć o utrzymaniu w tej pierwszej lidze i nie oglądać się na innych rywali, jak grają. I myślę, że to spotkanie przyniosło wiele emocji, ale tym bardziej smakuje ten jeden punkt. Tak, zgadza się. Zadowoleni jesteśmy z tego jednego punktu. No to był taki plan minimum na dzisiejszy dzień, ale nie ukrywam, że chcieliśmy jednak bardzo zdobyć 3 punkty, bo to by pozwoliło, żebyśmy przeskoczyli Pogoń Szczecin w tabeli i zajęlibyśmy wtedy 7. miejsce, a tak to tylko 8, chociaż 8. miejsce też jest bardzo dobre. No 8. miejsce patrząc na cały sezon, bo jednak gdyby była jakaś taka mała klasyfikacja, jak stoicie po tej rundzie wiosennej, to naprawdę jest, wszyscy kibice są pod wrażeniem, myślę, gry właśnie krakowskiego zespołu. Te wzmocnienia, jakie zostały dokonane, wpłynęły bardzo pozytywnie na grę, bo odnieśliście tylko jedną porażkę w tej rundzie wiosennej i naprawdę graliście bardzo dobrze. Tak, no praktycznie ciężko w ogóle porównywać te obydwie rundy. W meczach z pierwszej rundy zdobyliśmy 7 punktów, w drugiej 25, także no widać, że na zawodnicy, którzy przyszli w przerwie, no, ogromną siłę wnieśli do drużyny i praktycznie w każdym meczu walczyliśmy o zwycięstwo. Pytam się każdego, z kim rozmawiam z krakowskiej drużyny, pytałem trenera Nazarewicza, pytałem bramkarza, zapytam także pana, czy ten napis, który wznieśli kibice po zeszłotygodniowym spotkaniu, że dzisiaj utrzymanie, a w przyszłym roku mistrzostwo, są takie plany? No, myślę, że ten napis to takie już super optymistyczny. No nie ukrywam, że jeżeli nam się uda ten skład utrzymać, może minimalnie jeszcze go wzmocnić na przyszły sezon, to myślę, że na pewno się włączymy do walki o medal, no ale nie ukrywam, że o mistrzostwo to chyba jeszcze nie, ale w piłce wszystko jest możliwe. Został jeszcze wam Puchar Polski, za tydzień gracie półfinał. Myśli pan, że będzie finał? No nie ukrywam, że myślę, że będzie. No chociaż tak trochę, że tak powiem, głupio mówić, że myślę, że będzie, ale zawsze do pucharu się bardzo przykładamy i zawsze od 4 sezonów jesteśmy minimum w półfinale, byliśmy już w finale. No to chyba czas, żeby zagrać w finale i może zdobyć to trofeum. Bardzo na to liczymy. W takim razie życzę powodzenia i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zakończyło się spotkanie ostatniej kolejki pierwszej ligi futsalowej pomiędzy drużyną Kupczyka Kraków a drużyną katowicką Jango Katowice. Wynik dość niecodzienny jak na rozgrywki futsalowe, wynik 0-0, jednak spotkanie w bardzo szybkim tempie rozgrywane, wiele sytuacji z jednej i z drugiej strony, lecz dzisiaj zespoły postawiły na obronę i dlatego były bardzo konsekwentne, dlatego wynik taki, a nie inny. Drużyna Kupczyka, zdobywając ten jeden punkt, zapewniła sobie utrzymanie w pierwszej lidze, nie bez konieczności spoglądania na grę na przykład stołecznego rywala gaszyńskich Kraków. Natomiast drużyna przyjezdnych niestety ten jeden punkt pozbawił ich szansy na zdobycie 3. miejsca i brązowego medalu w pierwszej lidze futsalowej.
Dziękuję za uwagę. Żegna się z Państwem Radosław Grzybek z krakowskiej hali Kupczyka Kraków. Sponsorem relacji jest firma Kupczyk, producent i dystrybutor kompresorów oraz elektronarzędzi. Sponsorem relacji było studio Zapan, specjalizujące się w realizacji i montażu imprez sportowych oraz okolicznościowych.